Tak jak Wojtek powiedział. As Pastor Wojtek spoke already. Prowadzimy kościół w Warszawie. We have a church in Warsaw. Kościół założyliśmy niecałe 3 lata temu. We established this church around 3 years ago. I było, zaczęliśmy od 6 osób. We started with 6 people. Dzisiaj mamy 137 krzeseł ustawionych. Right now we have 137 chairs in our auditorium. Mamy całą salę ludzi. And all are full. Ale to, że tam jest dużo ludzi. Of course, there's a lot of people there. Jak na warunki polskie. Of course, we're speaking about Poland. I na taki okres czasu. As this time. No to jest już drugorzędne. Of course, this is it's not the major thing. Chodzi o to, że ponad połowa tych ludzi. The most important is. Jest w czynnych służbach. Half of them are fully involved in the servant of in the ministry. Czyli ci ludzie położyli życie swoje. So they decided to lay down life for Christ. Żeby przeżyć królestwo. To share the gospel. To share the kingdom. Oprócz tego jest kilkanaście innych kościołów. Of course there are some other churches. Założonych przez okres 4 lat. Which we established in the last 4 years. Kościoły są niezależne. Each of the church is completely independent, fully independent. I nie funkcjonują jako denominacje. And they are not operating or existing like a denomination. Jesteśmy połączeni w zespół apostolski. We are together an apostolic team. I budujemy pewnego rodzaju rodzinę. And we are building a kind of a family. Będę mówił o radykalnym uczniostwie. I will speak about radical discipleship. Ale będę się opierał na swoim życiu. But I will be based on my own life. Nie będę głosił wam różnych rzeczy ze Słowa Bożego. I will not preach from the Word of God today. Jesteście pastorami, liderami. Because you are leaders and you are pastors. I znacie Słowo. And you know the Word of God. Ja natomiast wierzę w to. I personally believe. Że Słowo realizuje się w moim życiu, w sposób fizyczny. That the Word is fulfilling in my own life, in physical way. Very practical way. Ja narodziłem się z Bożego Ducha w 2001 roku. I became a Christian in 2001. W więzieniu. In a prison. Byłem zawodowym przestępcą. I was a professional gangster. I kiedy oddałem życie Jezusowi. And when I gave my life to Christ. To postanowiłem, że będę teraz tak żył dla Boga. I made a decision that I will start living for God. Jak żyłem do diabła. Like I was living for the devil. Bo ja przeczytałem w Biblii. Because I wrote in my Bible. Że tak jak składałem swoje członki. That and I put all my on myself. Na służbę niesprawiedliwości. For service of unjustness. To będę w taki sam sposób. I will be in the same way. Składam je na służbę sprawiedliwości. Giving all my body, all my life for service to God. A więc dla mnie uczniostwo. So for me a discipleship jest związane z całym życiem. It means a 100% full of my life. Nie ma takiego podziału. There is no division. Na rzeczy związane z kościołem i z moim życiem. For example, division between a church life and private life. Razem z moją żoną. Together with my wife. Usługujemy w naszym kościele. We are serving in our church. I podróżujemy po Polsce. And also we travel all over Poland. I to jest nasze życie. And this is our life. Mam dzisiaj na przykład tyle pieniędzy. Right now I have so much money. Że mogę sobie zbudować dom. That I can build a house. Ale dalej mieszkam w 60 metrach kwadratowych. But I'm still living in a small apartment. Bo ja nie miałbym czasu utrzymać dom. Because I will not have a time to take care for my house. Bo ja bym musiał dużo kosić trawy. Probably I will spend a lot of time to move my grass. Więc ja kocham dom. Of course I love home. Ale świadomie nie mam domu. House, but I made a decision not to have an independent house. I'm living in the apartment. Bo uczniostwo. Because a discipleship. Jest związane ze świadomością. Means consciousness. Jeżeli ktoś nie jest świadomy. So if you don't have a conscious,
co Bóg rozumie przez uczniostwo, what God means if he is speaking about discipleship, to będzie tylko najemnikiem. In this result, he will be a not a disciple, but will be a so-called paid worker, or we can say it this way. Nasza córka, our daughter, która ma 10 lat, right now she is 10, nie została posłana do szkoły. We didn't send her to school. Uczymy ją sami. We are teaching her in the homeschooling. Bo nie mamy czasu, żeby ona chodziła do szkoły. Because we don't have a time for school. I we wszystkich tych sprawach. In all of these things. Opieramy się na wierze. We have a foundation which is a faith. Bo jeżeli chodzi o uczniostwo Boże. Because if we're speaking about God's discipleship. To jest to związane z wiarą, a nie z naturalnością. It's closely connected with the faith, not with the natural thing. Ja przeczytam taki fragment. I will read some portion of the Bible. Z Ewangelii Jana. Gospel of John. 8 rozdziału. Chapter 8. Wersety 31 i 32. Verse 31 and 32. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jesus spoke to Jews who believed in him. If you will be in my word, you will be truly my disciples. You will get to know the truth, and truth make you free. Jezus mówi do ludzi. Jesus spoke to people. Którzy uznali go za Mesjasza. Who already accepted him as a Messiah. Ale wiemy, że kilka wersetów dalej. But we know that a couple verses below, to ci ludzie, the same people, atakowali Jezusa. Start to attacking him, ponieważ powiedział im prawdę. Because he spoke the truth. Powiedział im prawdę o nich samych. He spoke the truth about themselves. Bo kiedy ktoś się decyduje na to, because when somebody made the decision, żeby być uczniem Boga, to be a follower of Jesus Christ, musi się liczyć z tym, it means, że Bóg to bierze na poważnie. That God takes it seriously. Bóg bierze zawsze wszystko na poważnie. God takes everything seriously. Moja żona mawia, my wife has a saying, że Bóg zawsze bierze wszystko na poważnie. That God always treats everything seriously. I pyta człowieka, czy też bierze na poważnie and Boga. He asked a man, did you really treat that thing serious? Więc kiedy ktoś decyduje się być uczniem, so if somebody decided to become a follower and disciple of Jesus Christ, to musi liczyć się z tym, it means for him or her, że wyjdzie z miejsca komfortu. That person will leave the place of comfort zone. Ja dużo ćwiczę. I very often exercise. I przychodzą do mnie różni ludzie. And came some people to me. I mówią do mnie, trenuj nas. And they ask me, please, become our coach. Bo ty masz 45 lat. You are 45. I ty bardzo dobrze wyglądasz. And you look really good shape. My też chcemy tak mieć. We also would like the same condition, physical condition like you have. I pytają, jak szybko osiągniemy efekt. And they ask, how quick, how fast we can get such a result. Ja mówię, że przez 2 lata się będą uczyć ćwiczyć. I am used to say, 2 years takes you to learn how to exercise. A za 5 lat. And after 5 years. Będą mieli trwały efekt. You will have some results. I 80% z tych ludzi. 80% from these people. Zniechęca się. Are discouraged. Ale to jest uczniostwo. But this is a discipleship. To jest uczniostwo. This is a discipleship. Tak Bóg. That's the way how God szkoli ludzi. Train people. Jeżeli my to zrozumiemy. If we will understand this. I podejmiemy decyzję. And we'll make a decision. Że my tego chcemy. That we really want it. To się zacznie dziać. That things will start to begin. Chciałem poruszyć takich 6 punktów. I want to share with you some 6 points. Które dotyczą moim zdaniem radykalnego uczniostwa. Which are very closely connected with the radical discipleship. Będę o tym mówił. I was say about it. Również w kontekście kościoła. Also in the context of the church.
w kontekście służby. In the context of the ministry. Pierwsza rzecz najważniejsza. First, the most important. To jest poczucie własnego bezpieczeństwa. As the conscious of security. Jeżeli człowiek Boży. If a man of God. Nie czuje się bezpiecznie. Are not feel secure. W jakiejkolwiek dziedzinie życia. In any part of his her life. To służba go przygniecie. The ministry will crush him down. I to nie można sobie zostawić. And we cannot leave, just leave it. Najdrobniejszego fragmentu. We cannot even leave a small element. Braku poczucia bezpieczeństwa. Lack of security. Ja się dzisiaj nikogo nie boję. I will not afraid anybody right now. Nie mam żadnych kompleksów. I don't have any complex. To jest związane z moim poczuciem bezpieczeństwa. It is closely connected with my feeling of security. Ale ja tak nie miałem. But in my past I didn't have like that. Wielu ludzi myśli. Some people think. Że kiedy ja byłem przestępcą. When I was a criminal person. Byłem odważnym człowiekiem. I was a courageous man. Ja nie byłem odważnym człowiekiem. No, I wasn't. Ja byłem cwaniakiem. I was a tricky, smart kind of guy. Ja nakładałem maski. I put some masks on my face. I manipulowałem ludźmi. And I started to manipulate people. To nie była odwaga. It was not a courage. A więc ja nie miałem w swoim charakterze odwagi. In my character, I haven't such a feature like courage. Kiedy ja poznałem Jezusa. When I start to follow Jesus Christ. To ja sobie uświadomiłem, że ja się po prostu boję. I just discovered that I am full of fear. I am afraid. Ja się boję żyć. I am afraid of life. Ja nie wiedziałem, jak ja teraz będę żył. I didn't know how to live. Kiedy nie będę mógł manipulować. If I will not be able to manipulate other people. I postawiłem to sobie za główny punkt. And I put on my list as a first main point. Że ja nie mogę się bać. That I do not have to fear anybody. Nigdy. Never. Nikogo. No, nobody. I niczego. And nothing. I ten proces rozpoczął się. And this process started. Dzisiaj jestem w stanie powiedzieć. And right now I can say that I am a courageous man. Uczeń Boga. I am a man of God, I am a disciple of God. Musi być odważny. Man of God, disciple of God has to be a courageous person. I tego musi uczyć. And also need to teach others. Ludzi z jego środowiska. People from his circles of influence. My mamy odważnych ludzi wokół nas. Around us we have really courageous people. Oni odważnie działają finansowo. They are really courageous in the financial area. Oni odważnie głoszą Ewangelię. They are they have courageous in preaching the gospel. Oni wykonują wszystko odważnie. They are doing everything in courageous way. Odwaga to nie jest brak lęku. Being courageous it not means that you don't feel a fear. Tylko to jest działanie mimo lęku. This is an activity besides of fear. Despite of fear. Sorry. I podstawą odwagi w życiu ucznia. And the foundation of of courageous man jest znajomość Boga jako Ojca. Is understanding and knowing God as a Father. Ja znam Boga jako Ojca. I know God as my Father. Ja nie mam lęku przed Bogiem. I don't feel fear towards God. W ogóle. Any fear. To jest trudne do zrozumienia. It is difficult to understand. Bo to się mówi o różnych rzeczach. Because we are speaking about different things. Jak to cię Bóg kocha. For example, how God loves you. Jaki to jest twój tata. How is a good father. Moje pytanie jest takie. But my question is. Czy ty się go boisz? Do you afraid of God? Bo jeżeli ty się boisz Boga. So if you have a fear towards God. Ja nie mówię o bojaźni Bożej. I'm speaking about fear in the good sense. Bojaźń Boża. Fear of God in good sense. Nie ma nic wspólnego z lękiem. Have nothing to do with with afraid of God or being afraid of God. Bojaźń Boża. Good fear of God. To jest najwyższa forma szacunku. It's a highest level of honor. Połączona.
connected with? Z wewnętrznym drżeniem. With inside trembling, good trembling. Przed utratą obecności. With the inside trembling for lack of his presence. I to nie ma nic wspólnego. And have nothing to do z lękiem. With fear, afraid of. Każdy lęk. Every fear pochodzi od diabła. Came from the devil. Bóg jest ojcem. God is a father. Uczeń musi znać ojca. Disciple needs to know father. I na tym się trzeba bardzo skupić. And we need to really focus in on it. Nie na Bogu jako zbawicielu. Not only God as a savior. Nie na Bogu jako nauczycielu. Not on God as a teacher. Nie na Bogu jako lekarzu. Not on God as a healer. Ale na Bogu jako ojcu. But God as a father. Bo Jezus przyszedł objawić ojca. Because Jesus came to reveal the father. Wszystko inne. All other things. Było drogą do objawienia ojca. Was a way to reveal the father. Krzyż był drogą do objawienia ojca. Cross was a way to reveal the father. Pusty grób był drogą do objawienia ojca. Empty tomb was a just a thing which revealed the father. Jezusa nigdy nie chcieli zabić. They didn't want to kill Jesus. Za to, że uzdrawiał chorych. For his healing. Że wypędzał demony. That he cast out devils. Że wskrzeszał z martwych. That he resurrected from the dead. Jego chcieli zabić za dwie rzeczy. They wanted to kill him. A w zasadzie za trzy. For three things. Po pierwsze za to. First. Że przebaczał ludziom grzechy. That he forgave the sins. Odpuszczał im. He forgave sins to people. Stawał w miejscu Boga. He just stand in the place of God. I mówi odpuszczony są. And he just said, your sins are forgiven. Będąc człowiekiem. Being a man, stawał w miejscu Boga. He was in the place of God. I odpuszczał grzechy. He forgave the sins. I za to go chcieli zabić. And that's the reason that they wanted to kill him. Bo się czynił równym Bogu. Because he was like equal to God. Przypominam teraz. And I just want to I chciałbym, żebyście pamiętali o tym do końca mojego głoszenia. Please remember during this session. Że ten Jezus, który się czynił równym Bogu. That this Jesus who treated himself as a God. Kiedy chodził tu po ziemi. When he was walking on the earth, jest teraz w tobie. Right now, the same Jesus is inside of you. Jest zjednoczony z tobą. Is united with you. Bardzo ważna informacja. It's really important information to you. Po drugie, Jezusa chcieli zabić dlatego. Second, they wanted to kill Jesus because. Że nim rozbijał system religijny. Because he destroyed his religious system. Nic sobie nie robił z szabatu. He doesn't care about any sabbath. I z wielu innych rzeczy. And all other things. Nie interesował go to. He just was not interested in it. Oni do niego mówili tak. They spoke to him like. Napisano. It was written. A on mówił, a ja wam powiadam. And he said, but I'm saying to you. Czynił się równym Torze. He was equal to Torah. To ich bardzo bolało. And they was really feel a pain inside of them. I po trzecie. And the third thing. Jezusa chcieli zabić za to. They wanted to kill Jesus. Że mówił na Boga tatuś. Because they spoke on Father as a daddy. Oni mówili na niego Jahwe. They spoke Jahwe. I bali się mówić tego. And they afraid even to spoke Jehovah Jahwe. Mówili Adonai. They said Adonai. Ale Jezus mówił tatuś. But Jesus said my daddy. Rozumiecie, co to znaczyło? You understand what? To był policzek. It was like a jeżeli ty. Beating on the face. Jeżeli ty. So when you. Masz znajomość Boga jako ojca. You know God as a father. Nie teoretyczną. Not a theoretical understanding. Tylko God osobistą. But your personal understanding. To tworzy. So it will lead you. Bazę bezpieczeństwa. To establishing a base w twoim życiu. In your life. W każdej dziedzinie. In each area of your life. I to jest początek uczniostwa. This is the beginning of discipleship. Po drugie. Second. Świadomość synostwa. Consciousness of sonship. Jestem synem. I am a son. Mam prawa syna. I have the rights of son. Syn. Son. Pochodzi z ojca. Is coming from father. Co należy do ojca? What belongs to father? Należy do syna. Belongs to son. Syn się nazywa. Son is. Nazwiskiem ojca.
has a surname is the same like a surname of father. 100%. In 100%. Prezentuje ojca. Representing father. Bardzo ważna rzecz. It's really important. Sonship. Ja czuję się synem. I'm feel as a son. Nie najemnikiem. Not just a worker. Przyjaciele, coś wam powiem. Friends, I would like to tell you. Ja nie spędzam przed Bogiem. I'm not spends before God. Czasu. Time. Na proszeniu go. For asking for something. Ja w ogóle nie proszę Boga. I'm not asking God for anything. Mnie takie rzeczy nie interesują. I'm not interested in it. Powiedzieć wam coś? I will tell you something. Idę któregoś dnia. Someday I'm walking. A rano. It was early morning. Ulicą u mnie w mieście. In my town. I po drugiej stronie. Just opposite. To było kilka lat temu. It was some years ago. Zobaczyłem mojego syna i kolegę. I saw my son and my colleague. Nie widziałem się rano z synem. I didn't met my son in the morning. Więc przeszedłem przez ulicę. I just crossed the street. Żeby się z nim przywitać. Just to say hello. Powiedziałem do nich cześć. I said hi guys. Kolega syna podał mi rękę. The colleague of my son gave my hand. I prawie się nie ukłonił. And just bow. A mój syn. And my son. Powiedział do mnie tak. Just said to me. Masz parę groszy. Have some money. Ja mówię do niego, może być dzień dobry, powiedział. I said, listen, maybe you will say good morning to me. A on mówi, dobra ojciec, uspokój się, masz parę groszy czy nie masz? Okay, come on father, just relax, give me some money. Bo brakuje mi do pizzy. I need money for pizza. Wszystko się we mnie zagotowało. I became inside of me angry. Pytam ile? I said, how much? Powiedział tam 5 złotych. Say, let's say 10 złotych, 5 złotych. Ja mu 5 złotych. I gave some money. I poszedłem do domu. And just went back home. A jeszcze ten kolega, przepraszam. And this colleague of him. Mówi tak. Just spoke. Ja gdy chcę pieniędzy od mojego taty. When I would like a money from my father. To idę z nim pracować na budowę. I am going to work with him on the construction, in the construction base. Idę do domu. I went back home. I modlę się. And I start to pray. I słyszę głos. And I heard the voice. Co widziałeś? What you saw? Ja mówię, Panie, widziałem mojego nieposłusznego syna. I saw my not proper behave my son. Przepraszam cię za niego. Please forgive me for him. I słyszę drugi raz. And I heard second time. Co widziałeś? What did you saw? Już nie wiedziałem, co widziałem. And after the second question, I didn't know what to answer. I powiedziałem tak, nie wiem, co widziałem, Panie. Lord, I didn't know what I saw. I Bóg do mnie powiedział, widziałeś syna i najemnika. You saw the son and the worker. Nie bądź jak najemnik. Don't behave and don't be like a worker. Bądź jak syn. Be like a son. Przestań żebrać u moich stóp. Don't beg if you're speaking to me. Przestań bez przerwy się żalić. Don't be very... more. Don't behave like a mourning person. Przestań mnie prosić. Don't ask all the time. O to, co ci dałem. I gave you. W Chrystusie Jezusie. Everything in Christ. Bierz i żyj. Just take it and live. Synostwo. Sonship. Definiuje. It's a definition. Ucznia. Of a disciple. Jeżeli nie ma rozwiniętego synostwa. If you are not existing strongly in sonship, to automatycznie it means stajemy się najemnikami. You became just an ordinary worker. Wykonujemy zadania. Who is conducting a work. I oczekujemy zapłaty. And asking for payment. A syn salary. Po prostu żyje. And son is just a person who is living in presence Amen. Of father. I po trzecie. And third thing, praktyczne życie z łaski przez wiarę. Practical life through grace. Ja nie jestem człowiekiem prawa. I am not a man of the law. Prawo się skończyło. The law was already finished. W Chrystusie Jezusie. In Christ Jesus. Kiedy umarł na krzyżu Golgoty. When he died on the cross. On wykonał prawo. He fulfilled all the law. Żyjemy w epoce łaski. Right now we're living in the grace period. Łaska. Grace. To jest niezasłużona przychylność. It's undeserved favor from God. Boga dla człowieka. Towards man. I to jest jego zdolność. And this is his ability. Dana nam. Which was given to us. Do użytku. To use. Przez cały czas. All the time. I to bierze się przez wiarę. And this we are taking through faith. I ja tak żyję. I'm living this way. Tego się uczę.
That's what I'm also learned. Jestem w tym coraz lepszy. And I became better and better. Ostatnio ktoś zadzwonił do nas. Some time ago, just somebody called to us. Mówi do mojej żony tak. And spoke to my wife. Moim marzeniem jest. My desire is. Żeby żyć z łaski jak Artur. To live through grace like Arthur lives. I widzieć prorocze jak ty widzisz. Is see things in the prophetic way like you are. Ja żyję z łaski. I'm living through grace. Ja się nie spinam. I'm not under some pressure. Ja jestem luźny człowiek. I am very, you know, cool guy, easy guy. To bardzo wkurza różnych ludzi. And some people really became angry. Rozumiecie? You understand me? Ja umiem odpoczywać. I know how to rest. Nie spieszę się. I am not in a hurry all the time. To nie tak działa. It's not working this way. Nie tak działa to w życiu ucznia. It's not working in the life of disciple. Uczeń żyje z łaski. Disciple is a person who to trzeba ćwiczyć. And we need to exercise this. Bo cały czas jesteśmy skłonni. Because we all the time we have some tension. Wychodzić z łaski. To come out from the grace. Wszystko w głowie mamy poukładane. Everything we have good in our head. Ale mimowolnie. But even even this. Zaczynamy zasługiwać. We just wanted to. I oczekiwać na nagrodę. And we wait for the award. Za nasze staranie. For our work, for our effort. Drugi punkt. Next point. To rozwój osobisty. Is our personal growth. Uczeń. Disciple. Musi przede wszystkim pracować nad swoją duszą. Really needs to work to develop his her soul. Ja cały czas pracuję. I all the time working nad moją psychiką. Under my soul, under my way of thinking. Nie nad moim duchem. Not on my spirit. Bo mój duch jest doskonały. Because my spirit is perfect. W moim duchu mieszka Bóg. In my spirit lives God. Mój duch nie śpi. My spirit is not sleeping. Mój duch nie ma płci. My spirit has no sex. On się nie męczy. He doesn't became tired. On nie grzeszy. He doesn't make any sin. On jest pełen prawdy. He is full of truth. I jest ochoczy do działania. And ready to work. Ale moja psychika. But my psychic. Czyli my soul. Czyli dusza. My soul. Jest. Is. W procesie zmiany. In the process of changing. I uczeń. And the disciple. Musi sobie zrobić priorytet. Needs to make some priority in his life. Że jego psychika. That the psychic, the soul. Nazywaj to psychiką, żeby rozumieli wymiennie. Okay. Mów psychika i dusza, bo ja to specjalnie mówię. Dlatego, że ludzie muszą zrozumieć, że to jest psychika, to jest dusza. To musi być. We need to understand the soul means psycho. Nasza psycha. Nasza psychika wymaga zmian. Our psyche needs to change. Zmiana myślenia. Change the way of thinking. Ułożenie emocji. How we develop our emotional life. Praca nad ośrodkiem decyzyjnym. Work under the way how we make our decisions. To jest praca cały czas. This is still a work. Cały czas. All the time. Zaburzenia. Some changes. Są w duszach ludzi. Are in the soul of the people. To tam są kompleksy. There are some complexes. Poniżenie. Humiliations. Lęki. Fears. To wszystko jest w duszy. All of these are in soul. I można być namaszczonym człowiekiem. So you can be really anointed person. I mieć chorą psychikę. And has a really sick psycha. A więc jako priorytet. So as one our priority. Musimy mieć pracę nad swoją duszą. We really need to put the work on our soul. Następna rzecz to odważna wymiana. Courageous exchange. Doktryny w swoim życiu. Doctrine in our life. Uczeń, the disciple, wymienia, is exchanging te prawdy, some of the truths, które nie działają, who are not working, przez lata,
through years, religia, religion, i humanizm, and humanism, włożyły w nas, put in our, implemented in our life, wiele prawd, various numbers of so-called truths, często opierając się na Biblii, even based on the Bible, które nie przynoszą życia, which are not bringing a life to us, są suchą doktryną, they are just only a dry doctrine. Jeżeli coś nie działa, if something is not working, to nie możesz tego mieć. It means that you don't need to have it. To nieważne. Doesn't matter. Że cię tego nauczono. You can be even taught. W twoim życiu. In your life. Musisz wymienić. You need to exchange. To co nie działa. What is not working. Na to co działa. On the things which are working. Bo Bóg jest życiem. Because God is alive. I cokolwiek Bóg powiedział. And whatever God said. I co nosi znamiona Boga. And what means is God. To za tym idzie życie. The life is coming with this. Nie ma ani jednej prawdy. There is no one truth, która pochodzi z nieba, which comes to from heaven, i gdzie która nie niesie życia. And which is not bringing a life. Rozumiecie? You understand? Jeżeli coś nie niesie życia, if something is not bringing a life to us, musimy to odrzucać. We need to throw this out from our life. Nawet jeśli byliśmy w tym wiele lat. Even if we spent some period of time, even some years. Ja wiele lat byłem w kościele zielonośrodkowym. I was a lot of years in the Pentecostal church, Santos of God. I tam mnie nauczyli różnych rzeczy. They taught me something. Tylko one nie działały. But they didn't work. Ja musiałem coś z tym zrobić. I need to do something with this. I uczeń. And the disciple. Nie poprzestaje na tym. Is not only stopping on this. Co mu włożono do głowy. What was taught. Tylko myśli samodzielnie. What start to thinking independently. Następna rzecz. Next point. To własne zwycięstwa. Our own victories. Jako podstawa twojej wiary. As a foundation of your faith. Uczeń. The disciple. Wzrasta. Is growing poprzez własne zwycięstwa. Through their own victory. Nie czyjeś. Not others' victory, but your own. Nie słuchając zwycięzców. Not just only listening to the victorious people. Tylko zwyciężając samemu. But experiencing victory in their own life. Ty możesz oglądać wielu zwycięzców. You can watch different victorious people. Ale ty nie staniesz. But you will not be able to na ich zwycięstwa. On their own victory. Ja kocham Smitha Wigglesworda. I love Smith Wigglesworth. Ale ja nie stanę na jego zwycięstwo. But I cannot stand on his victory. Kiedyś. Some time ago. Mój syn. My son. Który nie zna jeszcze Pana Jezusa. Who is not, he not knows Jesus Christ. Jest typowym dzieckiem pastora. Is a typical child of the pastor. Który wie wszystko. Who knows everything. Biblię ma w jednym palcu. He knows Bible in... from the top of the bottom. Od małego w kościele. From the beginning in the church. Tylko się nie spotkał z Jezusem. But he didn't met Jesus yet. Można takie dziecko pchnąć. Of course we can push the child. W jakąś religię. In some kind of religion. Ale my tego nie robimy. We are not doing this. Nasza córka. Our daughter. Poznała Jezusa. She met Jesus. A syn nie. Son not yet. I kilka lat temu. Some time ago. Nasz syn. Our son wziął narkotyki. Took some drugs. I to było w szkole. It was in the school. Ja dostałem telefon od pani dyrektor. I received some phone call from a director of the school. Że nasz syn jest nieprzytomny. That our son is unconscious. Więc szybciutko pojechałem do szkoły. I quickly go to the school. I zobaczyłem tam mojego syna. And I saw my son. Który leży. Who was slain. Nie ma tętna. No blood pressure. No pulse. I nie oddycha. And not breathing. Oni wszyscy byli spanikowani. All of them were in the panic. Mówili, że już jedzie pogotowie. That ambulance is coming, is on the way. Ale on nie oddychał. But he is not breathing at all. I jemu nie biło serce. And the heart is not working. I ja go złapałem. I just grabbed him. I powiedziałem, w imieniu Jezusa. And I said, in the name of Jesus. Duchu śmierci odejdź. The spirit of death go away. Wstawaj. Wake.
I on otworzył oczy. And he opened their eyes. I zwymiotował się żółcią. And he just throw away some something. Potem w szpitalu. And after in the hospital. On mi opowiadał. He spoke to me. Że on mnie widział. That he saw me. Kiedy wchodziłem do tej łazienki, co on leżał. When I came to the bathroom when he was laying on the floor. Ja mówię, nie mogłeś mnie widzieć. I said, no, you cannot live, see me. Bo byłeś nieprzytomny. You are unconscious. On mówi, tato. Father. Ja widziałem ciebie i siebie. I saw you and I saw me. Już wchodziłem w podłogę i byłem dotąd w podłodze. I was going deep into the floor and I was half inside the inside the floor. Pyta, gdzie szedłem? And he spoke, he asked where I will go. Powiedziałem, szedłeś do piekła, bo tam życie Jezusowi. You were on the way to go to hell because you didn't commit your life to Christ. I on powiedział, ale kiedy nakazałeś? But when you spoke, żebym wracał. Go back. To ja wróciłem do ciała i cię zobaczyłem oczyma. I went back to my own body and I saw you in my own eyes, physical eyes. Przedziwna rzecz, że dalej się nie nawrócił. It's really incredible that he is not yet a believer after this. Człowiek ma wolną wolę. Of course, man has a free will. Ale ja dzisiaj wiem. But I know now, że jest to jakieś moje zwycięstwo. That this is my own personal victory. Każdy uzdrowiony człowiek. Every healed person. Każdy wypędzony demon. Every demon who was cast out from the person. To jest moje zwycięstwo. This is my own personal victory. I na tym idę jak po schodkach. And I'm going up and up like on the steps. Dziś mi nikt nie powie. Stairs. And nobody will tell me. Że nie ma uzdrowień. The healing are not existing anymore. Bo ja uzdrawiam chorych. Because I'm healing people. Nikt mi nie powie. Nobody will tell me. Że wierzący nie może mieć demona. That a believer cannot be possessed by the demon. Bo tylko demony wypędzam z wierzących. Because I'm casting out devils from the believers. Nikt mi nie powie. Oby. And nobody will tell me. Że się nie wskrzesza z martwych. That we cannot raise people from the dead. Rozumiecie? You understand? Budujesz na swoich zwycięstwach. You are building your life on your own victories. Nie bój się, że popadniesz w pychę. Don't worry about you became so proud. Pycha. Proud. To jest niezależność od Boga. It means that you are independent from God. A pokora. And humility. To jest zależność od Boga. It means that you are dependent from God. Uczeń. Disciple. To człowiek. Is a person. Budujący. Who is building their own na własnych zwycięstwach. Based on own victories. Paweł powiedział. Paul said. Muszę się chlubić. I need to be boast. Tak powiedział święty Paweł. Just Paul said. Musisz się chlubić. You need to be a person of boasting. Bo nie będziesz wzrastał w uczniostwie. Because you will not be growing in the discipleship. Następna rzecz. Next point. To skupienie na pionierstwie. Focusing in the pioneering. Uczeń. A disciple. To pionier. Is a pioneer. Nie bój się pionierstwa. Don't be afraid to be a pioneer. Nie bój się, że jesteś daleko przed innymi. Don't be afraid to be on the first line. Nie bój się samotności, która temu towarzyszy. Don't be afraid to be to feel lonely as a pioneer. Chcesz być uczniem? If you want to be a disciple, musisz być pionierem. You need to be a pioneer. Rób rzeczy nowe. Just start to doing new things. My robimy cały czas rzeczy nowe. We all the time we are doing new things. Ktoś nas zapyta. Somebody ask us. Czy, znaczy wiele osób to pytało. Well, some, not only some, but a lot of people are asking. Czy my mamy śpiewnik w kościele? If we have some songbook in our church. Bo chcieliby śpiewać nasze piosenki. Because they wanted to sing the same song like we do. A my mówimy, że my nie mamy śpiewnika. And we are saying, no, we don't have songbook. Bo my je wymyślamy. Because we are just invented. My je sami wymyślamy. Just coming to our mind. Muzykę wymyślamy. We are invented our own music. Albo ją zabieramy ze święta. Or we are taking from the world. Dlatego, że kiedyś Charles Finney, sometime ago Charles Finney said, on powiedział, że diabeł nie ma prawa. He said that devil has no right do najpiękniejszych melodii. For the best music. I trzeba przerabiać piosenki ze świata. So it means that we need to change songs from the world into the songs of the kingdom. I cały śpiewnik starego pielgrzyma. And the old songbook, we say,
Pelgrim's songbook. To są poprzerabiane piosenki ze świata. They are the songs who are reinvented from the world. Musisz być pionierem. You need to be a pioneer. Rób rzeczy pionierskie. Do new things, pioneer things in your life. Uczeń to pionier. Because the disciple is a pioneer. I kolejna rzecz. Next point. Brak podziału na służbę. There is no division between the ministry i życie osobiste. And the personal life. Masz żyć cały czas tak samo. You need to live all the same in the same way. Jesteś uczniem. The same way. You are a disciple. Jesteś sługą. You are a minister. Jesteś synem. You are a son. 24 godziny. 24/7. Nie masz wolnego. You don't have a free time from this. Trzecia rzecz. Next thing. To wpływ na ludzi. Influencing the other people. Jeżeli to chcesz. Be people of influence. Jeżeli chcesz. If you would like to. Prawidłowo się rozwijać. Grow in the best possible way. Wpływając na ludzi. To influence other people. To musisz zająć się jednostką. You need to focus on the individual person. Jest najważniejsza jest jednostka. The most important is an individual person. Tak jak silna jednostka. Like a strong personality, strong individual person. Tak silna służba. It means that so strong is a ministry. I tak silny kościół. It means so strong a church, local church. Ja nie wierzę w zbiorową wizję, przepraszam. Sorry, I don't believe in the corporate visions. W naszym kraju, tu w Polsce. In our country, Poland. Był komunizm wiele lat. For some period of time there was a communism. I u nas się tak mówiło. And we have a saying. My tak myślimy. We just think this way. My wiemy. We know. Te my. And it means this we. Oznaczało naród. Means the nation. I wychodził taki gość. And some person just came up. Z jakiejś partii. From a party. I on mówił my. And he spoke we. I chodziło, że on i naród. What it means, I and nation. Tylko, że ja byłem częścią tego narodu. But I was a part of this nation as well. I nie miałem z nim nic wspólnego. And I had nothing to do with this person. Z jego myśleniem. With his way of thinking. Z niczym, co on mówił. With whatever he spoke. Bo ja wchodziłem do sklepu. Because I came to the shop. I w tym sklepie nic nie było. And it was empty. Nie można było nic kupić. You cannot buy anything. Tak było w Polsce. That was in Poland. Więc ja nie rozumiałem, co on mówi my. So I wasn't understanding what he was saying using the word we. Potem się nawróciłem. When I became a Christian, zacząłem słyszeć od ludzi. I start to hear from the people. Taka jest nasza wizja. This is our vision. Trapałem się w głowę. And I scratch my head. Ja mówię, ja się dopiero muszę pozbierać do kupy, tak sobie myślałem. I said, no, I need to put my life everything in the proper order. Ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni do mnie mówią. I didn't know what they spoke to me. Byłem w kościele. I was in the church. Gdzie było zbiorowe wychowanie. Where it was like a corporate growing up. To tak nie działa. But it's not working this way. Jednostka jest najważniejsza. The individual person is the most important. My cały czas spędzamy czas z ludźmi. We all the time spend time with the people. Całe dnie. All days. Nasz dom. Our house. Jest otwarty dla liderów. Is open for our leaders. Do nas mogą przyjeżdżać liderzy. The leaders came to our house. Oni u nas siedzą. They are sitting in our room. Czasami do nocy. Even during the nights. Taka jest nasza praca. This is our work. I ktoś mówi, a jakby kościół miał 1000 ludzi, ja mówię, ja bym sobie poradził. But if the church will have 1000 people, okay, don't worry, I will care about it. Przebudowałbym priorytety. I will re-establish priorities. Aby być z ludźmi. To be with the people. Bycie z ludźmi. Being with the people. Jest number one. To jest numer jeden, number one. Pytałem kiedyś Boga. I asked God sometime. Jak on. How he. Kiedy chodził tu po ziemi. When he was walking on the earth. Wpływał na ludzi. Influenced people. I wiecie, co mi powiedział? You know what he said to me? Byłem z nimi. I was with him. With them. Byłem z nimi. I was with them. Szok. It's a big shock to me. Następna rzecz, jeśli chodzi o wpływ na ludzi. Next point, if we're speaking about influencing people. To uznanie. To acceptance. Programów. Programs. Rozwoju liczebnego. Growth in numbers. Za zwiedzenie.
as heresy. Deception. Rozwój liczebny służb i kościołów. The growth only in the numbers. Jest tematem wtórnym. Is second topic. Jeżeli when wzrasta jakość, the quality is improving, is growing. Jednostek. Quality of each individual member of the church. To jednostki. So these individuals będą przyprowadzały ludzi do kościoła. Will brought the people to the church. Ja nie wierzę w wielkich usługujących. I will not believe in the great anointed ministers. Ja wierzę w wielość usługujących. I believe in the quantity of ministers. To co my budujemy, and what we are building, jest w większości ze świeżych ludzi. Is from the fresh people who came to the church. Bo religijni ludzie nie chcą do nas przychodzić. Because religious people are not interested to come to our church. Bo u nas wszyscy tańczą. Because everybody are dancing in our church. Bo u nas uwielbienie trwa 2,5 godziny. Because the worship takes 2.5 hours. Bo u nas na czterech biegają po kościele. Because they are walking like little babies on the floor. Wydają dziwne dźwięki. They are producing some crazy sounds. Któregoś razu ktoś przyszedł w wianku do kościoła. Some time ago, some person came with. I to był poważny prawnik. With some flowers on their heads, and it was a serious lawyer. U nas ludzie żyją z Bogiem Ojcem. In our church, people are living with the God the Father. I religia tego nie chce. And the religious doesn't like it. My się śmiejemy z różnych rzeczy. We are laughing from different things. Mamy w nosie konwenanse. We don't care about survival. Wyśmiewamy różne religie. We are laugh from different religion. Dlatego przychodzą do nas ludzie. So that's the reason that people are coming to us. Którzy nie chcą religii. Who doesn't like a religion. I z takich ludzi. And based on these people. Budujemy. We are building some construction church. I ci ludzie. And that people. Kiedy są wzmacniani. When they are strengthened. To oni poszerzają kościół liczebnie. They are bring another people and church is growing in the numbers. Rozumiecie? You understand me? A więc programy o liczebnościowe. So it means that quantity programs muszą być wtórne. Should be as a second. Najpierw jakość. First is the quality. Słowo Boże mówi. The word of God says, że jeden that one człowiek Boży, one man of God, pokona tysiąc, can win thousand, a dwóch, and two, 10,000, 10,000. A więc jest ważna inwestycja w jakość. So it means that investment in quality is the most important. A nie gonienie za 10,000. Not just running to take thousands. Wyprodukuj dwóch, produce two. A oni sprowadzą 10,000 w konsekwencji. And they will bring 10,000 people. Zacznij produkować uczniów. Start producing disciples. Zobacz, jeżeli jesteś uczniem. So look, when you are if you are a disciple. Co ty robisz? What you are doing? Jeżeli takich jak ty. If such a person like you. Będziesz produkował. You will producing such a person like you. To oni będą przyprowadzali. They will bring another. More and more people. Nie potrzebujesz programu. So you don't need any programs. Kiedy dzwoni do mnie jedna dziennikarka. Some journalist call me sometime. I mówi do mnie tak. And ask me. Przepraszam bardzo. Excuse me, sir. Co to oznacza? What does it mean? Że pan produkuje. That you are producing. Uczniów czasów końca. Disciples of the end times. Bo ja przeczytałam o tym w jednej gazecie. Because I read in some newspaper. Ja mówię do niej, proszę panią, bo koniec się zbliża. I said, lady, because the end is coming. Ona mówi, chyba pan żartuje. You are joking. Jestem śmiertelnie poważny. No, I am real serious person. Jezus może wrócić jutro, proszę pana. Jesus can come tomorrow, lady. Ona za nie mówiła, ta kobieta. She just didn't know what to say. Ja powiedziałem jej, my musimy wyprodukować jak najwięcej ludzi, proszę pana. We don't need to produce more and more people for this time like this, for the end times. Następna rzecz. And next thing. Nie administrujesz. You are not an administrator. Tylko ojcujesz. You are a father. Jako uczeń. You are not managing, but you are fathering. Jako uczeń.
So like a disciple, stajesz się ojcem. You became a father, a nie administratorem. Not a manager. Następnie. Next. Jesteś pierwszy przed wszystkimi. You are on the front line, you are first. Jeżeli chcesz, so if you like to, żeby ludzie see people, odczytywali twoje uczniostwo, they will understand your discipleship. To musisz być pierwszy we wszystkim. You need to be first in everything. Ja rozmawiam często z pastorami. I'm speaking with some pastors. Oni mi mówią, ciężko u nas z ewangelizacjami w kościele. It's really difficult in evangelism in our town, in our place. And I'm saying, jak ty często ewangelizujesz? How often you are going to reach people? Czy jesteś w szpitalach? If you are in the hospitals. Czy pokazałeś ludziom drogę? If you show the way to the people. My pokazaliśmy ludziom drogę. We showed the way to them. Dzisiaj mamy wielu ludzi w kościele, którzy są w szpitalach. We have right now very. I uzdrawiają chorych. We have a lot of people in our church who are going to the hospitals and they are healing people. Usługują w hospicjach. They are going to the. Rozumiecie? Robią takie rzeczy. To jest to hospicjum. So different other things. Następnie. Next. Nie tworzysz programów. You are not establishing programs. Lecz dbasz o duchowy poziom wszystkiego. But you are taking care for spiritual level of everything in the church. Kolejną rzeczą jest absolutna bezkompromisowość. Next point is 100% lack of compromise. Uczeń to człowiek bezkompromisowy. Disciple is a person of non-compromise. To mentor. Is a mentor. Poruszający się w objawieniu. Who is moving in the anointing. Pamiętaj też. And remember. Abyś mówił tylko to, co przeżyłeś. To share, to speak what you experience. Jeżeli chcesz. If you'd like to. Powielić uczniostwo. To grow the discipleship, to copy a discipleship. To opowiadaj siebie w Chrystusie. Of you, just share your life which you experience in Christ. Ty będziesz inspirował. You will be inspiring people. Twoją osobowością. Through your personality. Twoja osobowość. Your personality. Uczeń. Disciple. To człowiek inspirujący osobowością. Is a person who is inspiring others through personality. I ty zdobędziesz kolejnych ludzi. And you will reach others through this. Nie bój się tego. Don't be afraid of it. Zapomnij. Forget. O takim myśleniu. About the way of thinking. Że to może być z ciała. That could be from your own flesh. Religia nas tego nauczyła. The religion taught us. Słowo Boże mówi. The word of God. Chrystus w nas. Is saying Christ in us. Nadzieja chwały. Hope of glory. I kto was przyjmuje? And who is receiving you? Mnie przyjmuje. Also receiving me, says the Lord. Tak powiedział Jezus. Jesus said this. Bóg jest w tobie. God is in you. Musisz wierzyć w to. You need to believe in this. Że on będzie oddziaływał. That he will influencing przez twoją osobowość. Through your personality on others. Nie tak na zewnątrz. Not just outside. Tylko przez ciebie. But through you. Jeszcze krótko o trzech rzeczach. And the last points very shortly, briefly. Jako uczeń w kościele. As a disciple in the church. Nigdy nie budujesz pod człowieka. You are not building according to person's will. Kościoły i służby. Churches and ministries. Nie mogą być pod człowieka. Cannot be for people. Prawda. The truth. Musi być w twojej służbie. Must be in your ministry. Na pierwszym miejscu. On the first point. That's the most important point. Mam też zdanie na temat finansów. And I will share with you some sentences about finances. Jesteś człowiekiem Bożym. If you are a man of God, nie bój się. Don't afraid. Budować zespołów finansujących. To build a financial teams. Ja w to uwierzyłem. I started to believe in it. Wielu ludzi mi to odradzało. A lot of people just advised me not to go in it. Mówili, nie powiedzie się to. It will not working, they said. Ja sobie pomyślałem. And I started thinking, że mi się powiedzie. That I will win. I will get.
I zbudowałem zespół finansujący. And I start and I build a financial team. I im więcej, and as much usługuję, I'm ministering, tym więcej pieniędzy wpływa na naszą służbę. Then more and more money coming to our ministry. Nie brakuje nam tych pieniędzy. We are not lacking. Ludzie, people, którym pomagasz, which you are helping them, będą cię błogosławić finansowo. They will be bless you financially. Nie bój się w to wierzyć. Don't afraid to believe in this truth. Rozumiecie? My tak uczymy naszych ludzi i wszyscy we tak are, postępują. We are teaching our people this way. I ostatnia rzecz. And the last point. Informacja. Information. Musisz być człowiekiem mediów. You need to be a person of medium. Jeżeli chcesz. If you would like aby twoje uczniostwo to see your discipleship realnie wpływało na społeczeństwo, influencing the society, to musi być cię widać. You need to be recognizable. Nie możesz być incognito. You need to be a person of not incognito, no, schowany gdzieś, hiding somewhere, za jakąś służbą, behind some so-called ministry, za kościołem, some kind of a church. My ludzie uczymy tak. We are teaching our people. Nazywasz się Janek Kowalski. Your name is Jan Kowalski, John Kowalski. Ja chcę, żebyś był pod Jan Kowalski. And I want to see you as a John Kowalski. Jan Kowalski uzdrawia. John Kowalski healing. Jan Kowalski uwalnia. John Kowalski delivers people. Jan Kowalski głosi Ewangelię. John Kowalski preaching the gospel. Co mówi słowo? And what the word of God is saying. Każdy swój ciężar poniesie. Everybody will carry his own burden. Niech Jan Kowalski. So let the John Kowalski niesie swój ciężar. Carry his own burden. Niech poda swój numer telefonu. So it means give his phone number. Swoje zdjęcie. His picture. I powie to ja jestem uczeń Chrystusa. And say I am the disciple of Christ. Proszę do mnie dzwonić. So you can call me. Ja powiem co dalej. I will tell what's more. Jezus powiedział. Jesus said. Co wam mówiono na ucho? What was spoken to you on your ear? Macie głosić na dachach. You need to share on the roofs. To jest to jest o tym, aby upubliczniać swoje uczniostwo. So it means that we need to make public our discipleship. Nie nazywaj tego nazwą służby. So don't use some kind of name of the ministry. Nie rób tego jedynie pod nazwą kościoła. Don't do under only the name of the church. Rób to pod imieniem i nazwiskiem twoim. Use your own name and surname. My tak zrobiliśmy. We did this way. Straciliśmy wielu przyjaciół. We lose a lot of friends. My daliśmy do internetu wszystkie nasze poglądy. We put on the internet all our ideas and thoughts. Wszyscy znają nasze poglądy. Everybody knows our conditions, ideas, thoughts, convictions, sorry.